Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałbym razem z Wami otworzyć i pierwszy raz uruchomić mój nowy licznik. Jest to licznik od firmy Wahoo, model Element Bolt. Będę go pierwszy raz korzystał z właśnie urządzeń od tej firmy. Wcześniej korzystałem z komputerów od firmy Garmin. Byłem z nich dosyć zadowolony. Ale słyszałem dużo pozytywnych opinii właśnie o Wahoo, że jest fajne. I postanowiłem zmienić, ponieważ jakiś czas temu sprzedałem swój licznik Garmina. Był to model Edge 520, z tego co pamiętam. No i postanowiłem kupić sobie coś nowego, zobaczyć jak wygląda taka bezpośrednia konkurencja dla Garmina, czyli właśnie Wahoo. I teraz przejdziemy na stół i zobaczymy, co jest w zestawie. Już jesteśmy tutaj w innej części ogrodu. Zacznijmy może od opakowania. Tutaj mamy nazwę producenta. Tutaj mamy model Element Bolt. Z boku tak samo. Z tyłu tutaj mamy protokoły, po których łączy się, czyli ANT Plus i Bluetooth. Kompatybilność z systemami operacyjnymi na telefonie, czyli z iOS-em i z Androidem. Różne aplikacje do treningów jak Strava, Trainer, Peak, żeby tutaj można było wgrywać sobie treningi. Wahoo Element, aplikację już ją sobie pobrałem z App Store'a i zobaczymy jak to będzie z konfiguracją. Dobra, ale przejdźmy do otwarcia. No, tutaj nas wita Design for Performance. Całkiem ładna grafika. Tutaj znów napis Wahoo Element Bolt. No i otwórzmy go sobie. O, prezentuje się całkiem ładnie. Ale połóżmy go tutaj z boku i zobaczmy, co jeszcze dostajemy w zestawie. No, jakaś instrukcja, to ją sobie tam połóżmy. Kabel do ładowania. No, taki. Zobaczmy, czy jest taki raczej krótszy, czy raczej dłuższy. O, dłuższy niż w lampce, którą ostatnio otwieraliśmy, ale przyda się może kiedyś indziej. Dobra. Tutaj mamy dalej mocowanie na kierownicę, tak na mostek z napisem Wahoo. Też odłóżmy się, pewnie się przyda. O, i tu mamy ten fajny aerodynamiczny mocowanie do licznika. O, i tu jest jeszcze śrubka, żeby można było sobie podpiąć licznik w ten sposób. Ona tutaj wchodzi i wtedy będzie licznik bardzo bezpieczny i nie będzie sytuacji, że szansy, że nam wypadnie. Możemy od razu zobaczyć, jakby on wyglądał tutaj, jak będzie zamocowany. Dobra, pierwszy raz to robię. Okej. Prezentuje się w ten sposób. No faktycznie jest tutaj aerodynamicznie to zrobione. Pewnie coś tam daje, jakieś tam któreś tam dziesiątą sekundy, ale będzie zawsze coś, żeby się pochwalić znajomym. Dobra, na razie Wahoo odłóżmy tutaj i to sobie połóżmy tutaj. Zobaczmy, co jeszcze dostajemy. O, dostajemy te opaski zaciskowe, ale to tam raczej się nam teraz nie przyda. Odłóżmy je i dostaliśmy się do instrukcji, która pokazuje nam po kolei, co mamy zrobić. Pobrać aplikację. No, ja już to sobie aplikację pobrałem, aplikację Wahoo, już ją sobie odpalmy. Tak. Ok. Wahoo. O, jakaś impreza, to ją ściszmy. Oderwijmy sobie ten plastik zabezpieczający ekran. No dalej. O. Elegancko. I tutaj mamy wcisnąć przycisk power, już go wciskamy. O, Wahoo, napis. I poczekajmy, aż się włączy. No tutaj włącza się nam cały czas Wahoo. I zaraz go skonfigurujemy z aplikacją. Wahoo Element, update. O, wyświetlił się nam QR kod, wciśniemy start. Ok. O, fajnie, fajny sposób
skanowania. Już nam się paruje z telefonem. Połóżmy go sobie tutaj na boku. Tak. Oczywiście. Ok, tutaj zaraz będę sobie musiał utworzyć konto. Teraz połączymy Wahoo ten konto z moje ze Strawą. Otwórz Strawę. No i Wahoo nam tutaj poinformował, że mamy połączoną Strawę. A, z innych aplikacji nie będziemy na razie korzystać, potem może sobie jakieś dodam. Next. O, tutaj będę musiał teraz wypisać swoje dane. Maciej. No i to sobie zaraz do Was wrócę, jak tutaj uzupełnię moje dane. Next. Ok. I nam się tutaj Welcome to Element. Ok. Skip. Skip. No to interfejs, jak się poruszać po Wahoo. Sobie zaraz po tym doczytamy. Już się bawiłem tutaj tym licznikiem. To jest taka fajna funkcja, że można sobie zwiększać ilość pól tych danych, co się tutaj wyświetlają, że na przykład jak się jedzie po jakimś wyboistym terenie, można sobie wyświetlać na przykład dwie. A jak potrzeba dużej ilości informacji, można mieć ich tutaj wiele. I tutaj się można przełączać pomiędzy kilkoma ekranami, wskazują nam te diody LED. Tutaj mamy mapę. Można siebie zbliżać, oddalać. Zobaczymy, jak ta mapa będzie się sprawować w Garminie. Bardzo fajnie się sprawowała. Zobaczymy, jak tutaj będzie, która wypadnie lepiej. No i tutaj można siebie przeklikiwać się. Tutaj tym środkowym się włącza. Można sobie back, right pause. Tutaj można sobie włączać rundy. Z tego, co na razie sobie to zauważyłem, pewnie jakiś czas mi zajmie ogarnięcie tutaj tych wszystkich funkcji, jakie są dostępne w tym liczniku. Ale wydaje mi się, że on powinien być fajny. O, tu jeszcze zdejmijmy tutaj tą folię zabezpieczającą. O. Opla. Dobra. O, o kurde, całkiem. Całkiem spory kawałek tej folii jest. O. Ok, jeszcze Wam pokażę, jak ten licznik wygląda tak z blisko. Tutaj mamy nazwę Element Bolt, dwa przyciski, którymi tutaj się poruszamy i zwiększając ten, ile rzeczy widzimy. Tu mamy taki przycisk z boku, taki przycisk Power. Nim też wchodzimy do ustawień, możemy w tych ustawieniach na razie, co znalazłem, możemy włączyć lub wyłączyć sobie te diody LED tutaj na górę, że one mogą wskazywać nam na przykład prędkość. Możemy sobie też wejść w informacje o systemie, dowiedzieć się, ile jest wolnego miejsca, jakie to jest ID tego urządzenia. To tak na szybko, co sobie znalazłem. Czyli jeszcze, i tu mamy jeszcze trzy przyciski od poruszania się, od włączania właśnie tutaj tej rundy. Ogólnie dosyć lekki jest, ale żeby tradycji stało się zadość, zważmy go sobie. Przesuniemy całą tą imprezę na bok. Otwórzmy naszą wagę, tą, na którą zawsze ważymy na odcinku. O, zjedźmy kamerą trochę niżej. Ok. Ile może ważyć ten licznik? 61 gramów, czyli dosyć mało. A z tym uchwytem 86, uchwyt 125, 86. No to całkiem lekki zestaw. Jeśli chodzi jeszcze o to, jaki tutaj Wahoo jest w dotyku, wydaje mi się, że on jest trochę nawet lepszy niż Garmin. Jest taki dosyć, nic tu nie trzeszczy, jest bardzo dobrze wykonany. To jest dosyć większy opór na tych przyciskach, one tak wchodzą bardziej, trochę większej siły użyć w tutaj ich wciśnięcie niż w liczniku Garmina.
z tego co tak czuję na pierwszy raz, ale czuję i widzę, że tutaj on jest bardzo dobrze wykonany. O, tu jest właśnie jeszcze zaślepka do portu ładowania. Jest tak zabezpieczona takim gumą, żeby się tam woda nie dostała. Chyba według producenta on ma wytrzymywać do 12 godzin na baterii. Zobaczymy, jak będzie podczas mojego użytkowania. Pokażę Wam jeszcze teraz Wahoo Tag on board, jak on się prezentuje na kierownicy. Prezentuje się w ten sposób. Tutaj to mocowanie jest całkiem dobrze wykonane i całkiem mocno trzyma ten licznik. Tutaj widać, że jest taka duża nadlewka, ponieważ żeby on był taki aerodynamiczny i idealnie dopasowany do Wahoo, to właśnie tak musiało być to zrobione. Z profilu wygląda w ten oto sposób. Całkiem ładnie, troszeczkę nawet wydaje mi się, że jest to ładniejszy niż Garmin. I tak wygląda, jak się jedzie. Mam nadzieję, że na długi okres czasu będę go tak sobie mógł oglądać i się cieszyć z niego. Bardzo mi się spodobały te diody LED tutaj na górze. Wydaje mi się, że to jest fajny patent i że będą mi tak umilać trening, pokazując różne parametry. One są konfigurowalne, mogą pokazywać moc, tętno, prędkość, z tego co już zdążyłem się dowiedzieć. Ale wyłączmy sobie Wahoo. Tak właśnie wyglądał unboxing tego licznika. Zrobił na mnie fajne wrażenie tutaj, jak go otwierałem, jak się nim trochę tutaj pobawiłem między ujęciami. Wydaje mi się, że dokonałem dobrego wyboru, ale to jeszcze czas pokaże. Mam plan za jakiś, powiedzmy, miesiąc nagrać takie pierwsze wrażenia, powiedzieć, co w nim mi się podobało, co może trochę mniej. Może wszystko będzie w nim fajne, ale to jeszcze zobaczymy. Wszystko w dzisiejszym materiale. Dziękuję Ci, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Pamiętaj też o zostawieniu subskrypcji na kanale. Pomaga mi to w dalszym rozwijaniu filmu. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!